Cześć, witajcie moi drodzy. Tym razem zaczniemy w Los Angeles, tak jak skończyliśmy w pierwszym odcinku. Tak, w drodze do Los Angeles było w pierwszym. Teraz pojedziemy z Los Angeles do Oxnard. Sorki, nie bijcie. Nie wiem, jak to jest. W każdym razie będziemy odkrywać po kolei, jak się tylko da, te miejscowości, żebyście widzieli, jak się ta mapa rozwija, tak? Tego nie przyjmuję najdroższy, tylko cena według dystansu. Tak, i wiecie, uśrednione. No, to lecimy. 8 ton z ubraniami. O, co to znowu chcą od nas? Lokalny bank? 100 tysięcy. Możesz pożyczyć 130 tysięcy. To niestety, ale nas nie urządza. Ciężarówki są dużo, dużo droższe. A tutaj nawet nie mamy jak dobrze sobie wizytówki zrobić. Ale może tak. Taka krótka znowu, krótka tym bardziej, tym razem. Tak, wiem, znowu Kenworth, nie Peterbilt. Wybaczcie, ale... nie, to lusterko włączyłem. Znowu podkręciłem, żeby się tylko wyrobić. Ej, ja światła wyłączyłem w ogóle? Witia. O, taka będzie fajna wizytówka. Wyłącz to. No i dobra. No, po raz pierwszy zobaczycie noc. Choć nie. Chyba nie. No, ta znowu nie ma. Retardera. Za przeproszeniem. To mam, włączam długie. O, bagietki. Jak to ich bąkol nazywa? Puścił nas ładnie. Trzeba mu ładnie podziękować. Czego znowu od nas chcą? Czekajcie. Nie to. Jakiekolwiek tutaj są dodatki. Ale chyba nie ma. Jak tu ciemno zrobili. Thank you.
jak wam się podoba? Ten odcinek będziecie widzieli. Dzisiaj mamy środę. Na środę już odcinek nagrałem, czyli przed chwilą. W środę już widzieliście, to będzie na czwartek. No, to mam nadzieję, że napiszecie jakieś swoje wrażenia. No bo jak dla mnie, wiecie, ETS-a zjeździłem tej z powrotem. Jak dobrze wiecie, poprzednio, jak nagrywałem, to wszystkie miasta zjeździłem. Może niedokładnie, bo niedokładnie... tu trzeba zjechać. Puścisz nas? Nie masz chyba wyjścia. Chociaż wiecie co, ja się tak zatrzymam i na mapkę zerknę, czy ja to... Wiecie co? Ja pojadę tędy. Czy to będzie jakaś różnica? Chyba nie. A nie będę jechał przez autostradę. Dobra. Trudno. Ja wiem co powiecie, podwójna ciągła, ma się w dupie. To tylko gra. Co to za helikopter tu lata? Wyłączę wam. Jeszcze trochę więcej z prawej strony widzieli. Czekajcie. Policja nam odrygnęła, lol. A z tego co słyszałem, że boty, nasze długie światła, uznają jako pozdrowienia. Dlatego nam odmrygują, tak? O. Oni nie mrygają, że to ich oślepia. Tylko mrygają dlatego, że tak jakby nas pozdrawiali. Ale powiem wam, że te długie światła w tej ciężarówce robią naprawdę fajną robotę. Choć i krótkie nie są takie złe. W Eurotrucku są gorsze. To jest na plus. To bym nie musiał się aż tak naprawdę czepiać tego, żeby montować to na górę. To na plus. Naprawdę dużo bardziej realnie jest to zrobione. Ale wiecie co mi się podoba, że jest wreszcie są skrzynie. Tak wiem. Jadę lewym pasem, a nie prawym. A to chyba zaraz będzie właśnie. Ła.
oszczędziłem sobie jednego manewru. O, git. Szkoda, że tu nie ma retardera w tej skrzyni. Szesnasty bieg na stówce, no ludzie, no ile by się temu Volvo, ile ten Mercedes i tak dalej, jakby te skrzynie wprowadzili do Eurotracka. No nie wierzę, że tylko amerykańskie ciężarówki mają te 16 biegów, cholera jasna. No to tutaj. Nie zaczepić. Tu? Amatorka. A bezpiecznie tutaj, nie. O, na kopercie ktoś stoi, ma znaczek? Stój. Bardzo mi się złamała. Jak je przejąć, jak ja chcę to oddać? I uparte. Patrzę się teraz. A, za słabo się złamałem. A.
Dobra. Teoretycznie. Krzywo, bo krzywo, ale stanąłem i zaparkowałem. Ważne, żeby naczepa była, tak? Kurde, ale tu ciemno jak w dupie. Ale to ma beznadziejny klakson. No dobra, moi drodzy, oddajemy. O! No dobra. To by było na tyle, moi drodzy. Dzięki, a ja biorę się za nagranie następnego odcinka. Cześć!